wyobraźmy sobie na przykład, że jesteśmy taką osobą, która uwielbia poszukiwać jakichś rozwiązań. Nie cierpi tego stanu, gdy nie zna odpowiedzi na jakieś zadane pytanie. To taka osoba fantastycznie nadaje się do tego, aby zajmować się fizyką. Ludzkość zawsze miała potrzebę zadawania pytania dlaczego. Zatem fizyka odpowiada na to pytanie dlaczego. Fizyka zajmuje się strukturą materii, zajmuje się wszelkimi zjawiskami, które obserwujemy dookoła, ale najważniejsze jest to, żeby zjawiska te można było opisać za pomocą języka matematyki. Jedna z grup pracujących w Instytucie Fizyki zajmuje się fotoniką. Naszym głównym celem jest próba wymyślenia albo wytworzenia możliwie najmniejszego lasera. Miniaturyzacja tego typu urządzeń jest możliwa do poziomu pojedynczych mikrometrów. Zajmuję się podfalowymi siatkami, które chciałabym w przyszłości zaprojektować tak, aby były wykorzystywane w laserach, które byłyby użyte do na przykład wykrywania różnych pierwiastków lub na przykład wirusów. Najbardziej podoba mi się to, że od zera, znając podstawowe prawa fizyki, mogę zbudować coś nowego, coś, co może przydać się w przyszłości społeczeństwu. Aktualnie zajmujemy się takim projektem, który jest związany z tak zwanymi infekcyjnymi kamieniami moczowymi. To jest specyficzny rodzaj kamieni, bo one powstają w układzie moczowym tylko wtedy, kiedy układ ten jest zakażony bakteriami, które produkują urazę. Jest to poważny problem medyczny, zdrowotny, ze względu na to, że te bakterie mogą przetrwać we wnętrzu kamienia, wbudowując się w ich strukturę. To oznacza, że jak rozbijamy kamień, na przykład przy użyciu fal ultradźwiękowych, to jednocześnie uwalniamy te bakterie do światła dróg moczowych i to powoduje nawrót tej choroby, no czasem nawet i w 60% przypadków. W związku z tym w tej chwili realizujemy taki projekt, który ma na celu określenie, jakie czynniki środowiskowe wpływają na wzrost zachorowalności na ten rodzaj kamicy. W Zespole Fizyki Teoretycznej badamy przede wszystkim dwa obszary fizyki teoretycznej. Pierwszym z nich jest ogólna teoria względności. Mamy tutaj naprawdę dziesięciolecia doświadczeń. Interesują nas przede wszystkim matematyczne podstawy ogólnej teorii względności. Drugi obszar to mechanika kwantowa, gdzie również jesteśmy zainteresowani przede wszystkim takimi konceptualnymi i matematycznymi podstawami tej znowu fundamentalnej teorii fizycznej. Wreszcie staramy się działać na przecięciu tych dwóch teorii, staramy się szukać obszarów, gdzie można jednocześnie rozważać mechanikę kwantową i teorię względności. To study physics, you need to apply a lot of creativity, so you are confronted a lot of times with problems, which might have not been met by others. It's a bit like some very challenging sport. I studied the Klein paradox in the Wigner formulation. It is a paradox in which an electron is tunneling through a barrier, and the higher the barrier, apparently the easier for the electron to pass through this barrier of energy. Interdyscyplinarna szkoła doktorska daje mi możliwość tego, że mogę zająć się tylko tym, co lubię, czyli mogę projektować i badać tą strukturę tak, aby była coraz lepsza. A przez to, że jestem w szkole doktorskiej, mam zapewnione stypendium, przez co nie muszę się martwić, że muszę iść gdzieś do pracy i obok rozwijać ten projekt. Fizyka jest fascynująca, bo jest kluczem do zrozumienia otaczającego nas świata, a ogólnie nawet i wszechświata. I zawsze wchodzenie w głębie, w istotę problemów fizycznych jest fascynujące i to potrafi naprawdę stworzyć sens życia człowieka. The production of the film was financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the program STIR, internationalization of doctoral schools as part of the realization of the project curriculum for advanced doctoral education and training, Cadet Academy of Large University of Technology.